W razie przechodzimy do punktu J. Projekt zarządu plana radnego proszę o przedstawienie. Dotyczy korekty litery radnikowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych drugich chodników na 2012 rok. Paragraf pierwszy. Uzupełnia się listę rankingową zadań powierzonej na 2012 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz następujące pozycje. Osiedle Złocie. Remonty według wskazań dzielnicy. Bieżanów Nowy. Remonty według wskazań dzielnicy. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dobrze, dziękuję panu radnemu. Tutaj w imieniu zarządu wprowadzam autopoprawkę. Po pierwsze korekta, jest to zadań, dotyczy zadań powierzonych na rok 2012, to jest taka literówka. I również w paragrafie pierwszym osiedla Złocień, remonty dróg i chodników. I podobnie Bieżanów Nowy, remonty dróg i chodników. Według wskazań. Tak, według wskazań dzielnicy na 2012. Tak, także tu jest literówka, także w ramach autopoprawki zarządu wprowadzam. W takim razie poddaję projekt uchwały zarządu pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Tak? Bo tutaj mówimy również o oświetleniu, czy, że tak powiem, zapytam, bo tu kiedyś jako ten przewodniczący to już nie przy tym, a widzę, że tutaj jest. Czy nie można? To jest tylko i wyłącznie, to dotyczy ten paragraf pierwszy, remont dróg i chodników. Bo tak jest. Chodziło o te lampy, o których się mówi na Prochocimiu, że po prostu były i że one się nie znalazły. Może warto było dopisać po prostu, jeżeli mamy taką... Na przykład dlatego właśnie pytałem przy okazji tych wniosków do budżetu miasta. No. I to, no nie, no, to ale to jeżeli mamy taką, no, żeby znalazło się na liście, to po prostu już, no. My to piszło się, bo to się Dobrze, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Swoje interesy dla firmy. Dobrze, w takim razie... Dobrze, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? W tej nie. Dobrze, to panie Marku, poproszę w takim razie odczytanie ostatecznej wersji poprawki. Może autor też... To proszę, autor. Dobrze, to... Jak... Czyli to jest poprawka uzupełnienie listy o remont i uzupełnienie dobudowa oświetlenia w Prochocimiu Nowym, tak? Według wskazań. Czyli to będzie paragraf, rozumiem, że poprawka dotyczy paragrafu pierwszego, niniejszym jest to wprowadzone, w takim razie poddaję tak. Ale kto zgłasza tą poprawkę? Poprawkę zgłasza pan radny Marek Lego. Na piśmie dzisiaj, no kurczę. A czy pan radny zebrał odpowiednią liczbę podpisów? Nie, to jest poprawka do uchwały. Ale uchwała jest, zarząd przygotował uchwałę. Nie, ale ja poprawkę wnoszę. Komisja. Zarząd, a ja wnoszę poprawkę. No to dobrze, na piśmie z głosami. No okej. Z jednym głosem. Dobrze, w takim razie poddaję. No to jeszcze ja mam te pięć. Dobrze. Dwa podpisy. Dobrze, proszę państwa, w takim razie poddaję poprawkę pod tak mówiącej treści pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie poprawki? Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. W takim razie poddaję pod głosowanie.
18, tak? Tak, 18. Aha, no czyli jednogłośnie, bo 18 było na kraju. Dobrze, jednogłośnie, w związku z tym radę się poddaje projekt zarządu pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zarządu w tej sprawie? Stwierdzam, że projekt zarządu został przyjęty jednomyślnie.